Cześć Wam, witam Was w kolejnym materiale politycznym, w moim kolejnym vlogu politycznym i na początek pokażę Wam największych torturowanych ludzi w Polsce z ostatnich lat, ale żeby Wam ich pokazać, to muszę Wam przeczytać to, co tak naprawdę napisałem. Torturowani przez opresyjny system Bodnara i Tuska, wyniesieni na ołtarze pisowskiej głupoty, niesionej przez ciemny lud zasuwający, miało być inaczej, panie premierze Morawiecki, za miskę ryżu. Walczący o prawo w Polsce do sprawiedliwego traktowania przestępców Wąsik i Kamiński ponownie dostaną szansę walki o swoje ideały. Dzisiaj także opowiem Wam o wszystkim, co jest centralne, narodowe, co jest funduszem, bo okazuje się, że wszystko, co było narodowe, centralne albo jakimś funduszem, to było także maszynką do wyciągania kasy i do łojenia podatników. Ale pisowcy poszli po rozum do głowy i schowali jedną rzecz gdzieś, gdzie myśleli, że nikt tego nie znajdzie. Kobieta mnie bije, poddaje się. Ale zanim o tych sprawach, to muszę Wam powiedzieć tak. Zaczniemy rozmawiać na temat nauczyciela, posła, człowieka, wspaniałego faceta, z którym miałem przyjemność rozmawiać w wywiad z Marcinem Józefaciukiem, znajdziecie tutaj. A dlaczego o nim mówię? Bo Marcin Józefaciuk jest facetem, który, no można powiedzieć, wyszedł z szafy i powiedział, że jest gejem. Wylała się fala krytyki, hejtu, nienawiści. Wszyscy zaczęli mówić, że nauczyciel gejem to tak jakby, nie wiem, jakby jakiś lepkie rączki facet się pojawił w szkole. Znaczy, chyba lepkie rączki facet to mieli na myśli księdza i księża są w szkole. Więc wszyscy prawicowi hejterzy nie tylko najeżdżają na posła, który jest wspaniałym facetem, ale po prostu kopią sami siebie w kolano. Co ciekawe, Marcin Józefaciuk, z którym przeprowadzałem wywiad, już pierwszy wywiad w zeszłym roku, już od tamtego czasu miałem sygnały od moich znajomych z Sejmu, że Marcin Józefaciuk nie jest heteronormatywny, że jest homoseksualny. I czy mnie to interesowało? W dupie to miałem, za przeproszenie. Jeżeli facet nie chciał tego sam powiedzieć, ja nie będę z niego tego wyciągał, bo to jest jego prywatna sprawa. Ja się do łóżka i do portfela nikomu nie wpierdzielam, w przeciwieństwie do zaściankowych, prawicowych, betonowych wyborców Ziobry i Kaczyńskiego. Co ciekawe, nawet dzisiaj, kiedy prawica już nie rządzi, nawet dzisiaj, kiedy mamy tolerancję i wolność, nawet dzisiaj, kiedy facet wychodzi z szafy, właśnie tak patrzę na moją ścianę i tu nie ma ani szafy, ani niczego, bo jestem po świeżym molewaniu tej ściany i siedzę na ziemi, czekając na biurko i na fotele, ale facet, który wychodzi z szafy i mówi, że jest gejem, jest narażony na potężną krytykę i potężny hejt. I jeden z tych wyrazów betonowego, zapieprzającego za miskę ryżu elektoratu PiSu chciałbym Wam przytoczyć. Czyli chcesz mi powiedzieć, że poseł, tego słowa nie przeczytam, bo ono samo mi nie przechodzi przez gardło, ale powiedzmy, poseł gej, który nie wie, kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce, jest dobrym kandydatem do Europarlamentu. Brawo, lewaku, brawo. Po pierwsze, jestem lewakiem. To fakt. I to tutaj nie ma żadnego problemu. Po drugie, czy ja mówiłem, że Marcin Józefaciuk chce iść do Europarlamentu? Nie. Ja w swoim filmie tylko powiedziałem, że prawica od czci i wiary odcina Marcina Józefaciuka, który jest wspaniałym, no dobra, był wspaniałym nauczycielem, bo już nie jest. Jest bardzo dobrym posłem i był naprawdę dobrze zarządzającym dyrektorem szkołą, a wolą mieć w tej szkole księży, którzy są najbardziej zdegradowaną, najbardziej, no, nie chcę użyć tego słowa, ale największą grupą zawodową, która ma najwięcej procesów o wykorzystywanie nieletnich na całym świecie. W Stanach Kościół katolicki miliardy dolarów płacił ugód tylko za to, żeby się nie przyznawać. W Australii hierarcha, szef kościoła, szef wszystkich szefów kościoła australijskiego poszedł siedzieć za wykorzystywanie dzieci. Czy wy tego nie rozumiecie, że lepiej jest mieć w szkole super nauczyciela, super dyrektora, który ma orientację seksualną, heteroseksualną, niż księdza, który jest na 50% ma lepkie rączki? Co ciekawe, tych komentarzy pod tym moim filmem były setki, naprawdę setki, ale kolejny z nich przykuł moją uwagę. Ale masz w głowie nawalone.
No mam w głowie nawalone, bo od 2 lat walczę z pisowską obłudą. Mam w głowie nawalone, bo od 2 lat pokazuję wam na tym kanale, jak obłudni są pisowcy, jak kradną w imię Boga, jak zdradzają żony w imię Kościoła, jak męczą zwierzęta w imię dobra. Pisowcy są obłudni i ja wam to pokazuję, co nie znaczy, że wszyscy są tacy. I tak samo nie wszyscy księża mają lepkie rączki do małych dzieci, bo powiem wam ciekawostkę, ja znam wielu księży, wielu, z 5-7 powiedzmy. Jest taki jeden, może 2 księży, którym zawierzyłbym, oddając swoje dziecko na przykład na kolonie, moją córkę. Jest, nie powiem z imienia, bo nie chcę mu problemów robić, ale on wie, o kim mówię, jeżeli to ogląda. Bo ten ksiądz ma dziewczynę, którą znam od wielu lat i to jest ksiądz Kościoła katolickiego i ja wiem, że on łamie sakramenty i tak dalej, ale ja wolę księdza łamiącego sakramenty, który idzie z kobietą do łóżka, niż księdza, który jest gejem, ukrytym gejem albo nie daj Boże jeszcze księdzem, który wykorzystuje dzieci. Gdybym znał księdza, który to robi, to wiedziałbym, co zrobić i teksty, które pojawiają się na moich social mediach są bez sensu, a jednym z nich jest na przykład: hej, jeżeli znasz księża, który ma, jak mówisz, lepkie rączki, to dlaczego tego nie zgłosisz do prokuratury? A jeżeli nie zgłosić do prokuratury, to jesteś równie winny jak ten ksiądz. A może to ty masz lepkie rączki? Słuchaj, koleś, jeżeli masz jaja, żeby to napisać, to miej też odwagę napisać do mnie w wiadomości prywatnej na moim Instagramie. Tutaj masz link do mojego Instagrama. Obiecuję, że nic nie zrobię. Chcę z tobą po prostu porozmawiać, żebyś zrozumiał. Nie mam w swojej książce telefonicznej pod hasłem księża, pedo i tak dalej, ludzi, którzy to robią. Jeżeli ty znasz kogoś, napisz do mnie, czy na Instagramie, czy w komentarzu jako osoba wspierająca ten kanał, czy nawet na maila, którego znajdziesz w opisie tego filmu. Napisz do mnie, a ja się tym gościem zajmę. Ja będę wiedział, co z nim zrobić i uwierz mi, zanim cokolwiek na mnie zarzucisz, to musisz wiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek, jakikolwiek ksiądz dotknie dziecko i ja o tym będę wiedział, to pierwsze co, to wykastruję gnoja, a to drugie, zawiozę go własnym samochodem, za własne pieniądze, za własne paliwo na najbliższy komisariat policji i gnoja tam zostawię. Bo za takie rzeczy powinno się ich kastrować i wycinać z całej społeczności kościelnej. Jeżeli ksiądz ma dziewczynę, jeżeli ksiądz jest gejem, mi to w ogóle nie przeszkadza. Niech oni sobie żyją i robią w nocy co chcą. Ja nawet, tak jak powiedziałem, wolę księdza, który ma dziewczynę albo który oficjalnie mówi, że jest gejem, niż tego krypto-geja, krypto-żyjącego w celibacie, bo on ma większe skłonności do lepkich rączek, do małych dzieci. W sumie to już was skierowałem i do mojego Instagrama, i do mojego maila i poprosiłem was o wspieranie tego kanału, więc nie chcę więcej żebrać o różne rzeczy, ale mam tylko jedną prośbę, to nie jest żebranie. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tym, co zrobił właśnie poseł Marcin Józefaciuk, czyli wyszedł z szafy mówiąc, że jest gejem. Czy to jest naprawdę takie straszne w tych czasach? Teraz mała ciekawostka. Wiecie, że mieszkam na Bali i doszedłem właśnie do wniosku, że pogoda na Bali jest bardziej zmienna jak nie jedna kobieta. Zobaczcie, tutaj jest w tej chwili pochmurno. Jest potężna chmura. Idziemy kawałek dalej i zobaczcie, w tym oknie już jest piękne słońce. I co więcej, tutaj pada, a tam nie pada. To jest ciekawostka. No ale dobra, wracając, muszę wam zacytować jedną rzecz. Tortury to każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie fizyczne bądź psychiczne w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią, albo o którego dokonanie jest ona podejrzewana. Formuła tortury jest o wiele dłuższa, ale dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że rozumiem, że Wąsik Kamiński i całe pisowskie plemię uznaje, że pan Kamiński był torturowany. Ja rozumiem, że to jest ich linia obrony dzisiaj w Europarlamencie, żeby spróbować zachować immunitet, bo Bodnar i jako prokurator krajowy, znaczy prokurator generalny, przepraszam, wysłał już wniosek do Unii Europejskiej o to, żeby Unia Europejska ściągnęła z tych 2 gagatków immunitety, żeby można było ich w Polsce oskarżyć. Co więcej, moim zdaniem Wąsik i Kamiński, bardziej Kamiński,
którzy mówią, że byli torturowani, mają trochę w tym racji, bo jeżeli odetniemy alkoholika od permanentnej dostawy alkoholu, to pierwsze co, dostaje dreszczy. Po drugie, zaczyna się pocić. Po trzecie, ma delirium. Po czwarte, może mieć majaki. Więc biedny Kamiński, osadzony w areszcie, znaczy w sumie nawet w więzieniu, który miał majaki, delirium i inne symptomy odstawienia alkoholowego, mógł pomieszać tortury z syndromem odstawienia alkoholowego. Ale panie Kamiński, to nie były tortury, to był po prostu, kurwa mać, syndrom odstawienia alkoholowego. I paradoksalnie moim zdaniem ten syndrom mógł pan przekuć w sukces, mógł pan przestać chlać i zacząć normalnie żyć. Ale jadąc do Brukseli wybrał pan piwko za 8 euro, niżeli tak naprawdę walkę o Polskę. I co ciekawe, Wąsik razem z Kamińskim, którzy są tak walecznymi o dobro Polski, są takimi Konradami Wallenrodami polskiej prawicy, którzy mają zasady chłopaków z bloku, tak naprawdę mają zasady takich prawdziwych uliczników i nie donoszą na nikogo. Wąsik i Kamiński pierwsze co zrobili, jak pojechali do Europarlamentu, to zaczęli donosić na wszystkich w Polsce, bo chcą uchronić swoją dupę przed wylądowaniem w pierdlu. I żebyście zrozumieli, o co chodzi. Bo tu nie chodzi o to, że chłopaki z ucha strzelali używając Pegasusa. Tu chodzi o to, że Wąsik i Kamiński, którzy byli prawomocnie skazani, mieli zakaz wykonywania funkcji publicznych, byli skierowani, mieli być skierowani za chwilę do pierdla. Pojawili się na koniec grudnia w Sejmie i głosowali jak posłowie, mimo że posłami nie byli. Przekroczyli uprawnienia. To jest dokładnie tak samo, jakbym ja dzisiaj poszedł do sądu, usiadł na miejscu sędziego. Cholera, wiecie co, ale to brudne jest. Ja to malowałem, co ciekawe, więc tutaj może być naprawdę brudne. Wybaczcie mi za to, ale zanim przyjdzie biurko, obiecuję, że to będzie posprzątane. A, i pojawiła się nowa lampa tutaj. Nie widzicie tego, ale postaram się wam pokazać za chwilę. Nowa lampa się dzisiaj pojawiła, więc coś się dzieje. Ale wracając. Wąsik i Kamiński, którzy pojawili się w Sejmie, głosowali w tym Sejmie na koniec grudnia, przekroczyli swoje uprawnienia i podszywali się pod urzędnika państwowego. To byłoby tak samo, jak ja bym usiadł na sali sądowej, zamiast sędziego ubrał togę i zaczął dawać postanowienie albo wyrok. Pomyślicie, ale ty nie masz prawa, nigdy sędzią nie byłeś. Ale skończyłem Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, więc ja jestem prawie sędzią, tak jak Kamiński i Wąsik byli, kurwa, prawie posłami. Zrozumcie to. Nie wolno się podawać za policjanta, za sędziego, za mecenasa, za lekarza, za posła ani senatora. Ten, kto to robi, to nie robi wykroczenia, tylko dokonuje przestępstwa. I za to dzisiaj prokuratura Adama Bodnara ściga nikogo innego, jak męczenników pisowskiej walki o, nie wiem o co, ale walki, na pewno oni dalej walczą, pana Wąsika i Kamińskiego. Prokuratura w swoim komunikacie pisze tak. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstaw do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 roku w obradach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach nr 141 oraz 147 oraz uczestniczeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku w posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przekazała prokuratura. Sprawa moim zdaniem jest prosta. Oby prokuratura nie zrobiła tego albo zrobiła to, czego nie zrobiła przy Romanowskim. Lepiej sprawdźcie wszystko, bo nie tylko ja mam pewne obawy. Pojawiają się internauci, którzy mają moim zdaniem bardzo uzasadnione obawy. Obawiam się, że to kolejna kompromitacja i prymat woli politycznej nad prawem. W jaki sposób prokurator przy tym stanie faktycznym, wahaniach marszałka Sejmu, sprzecznych opiniach ustalił, że panowie Wąsik i Kamiński umyślnie złamali zakaz sądowy. I dokładnie, ja też mam te obawy. Czy nie będzie tak, że sąd zważy działanie, wahanie się marszałka Hołowni w tym, czy są posłami, czy nie są? Czy to nie będzie tak, że sąd zważy, że Hołownia wysyłał do jednej izby zapytanie, później do drugiej, później cholera wie co i podjął jakąś decyzję i ci biedni Wąsik i Kamiński, no, mają obowiązek zasiadania w Sejmie, więc przyszli do tego Sejmu, nie wiedzieli, czy są posłami, czy nie. Znaczy, w sumie oni wiedzieli, że są, ale nie wiedzieli, czy nie.
Było to tak zamieszane, że ja się obawiam kolejnego blamażu prokuratury. Nawet jeżeli prokuratura zrobi swoją robotę i zacznie się postępowanie karne przeciwko nim, to ja boję się, że Andrzej z pałacu wyskoczy jak Filip z konopi i odwali coś takiego. Mam nadzieję, że z Pałacu Prezydenckiego nie przyjdzie oczekiwana przez prawą część sceny politycznej pomoc w postaci ułaskawienia in blanco. Niejasności w tej sprawie będzie coraz więcej, szczególnie, że Wąsik i Kamiński zaczynają naprawdę grać nieczysto i można powiedzieć, że zaczynają używać wielkich twórców pięknych cytatów. Kobieta mnie bije, kobieta mnie bije, poddaję się. Panowie Wąsik i Kamiński twierdzą, że nie tylko, że byli więźniami politycznymi, że byli torturowani i tak dalej, ale twierdzą, że dzisiejsza prokuratura także odbiera im immunitety, bo jest to działanie stricto polityczne i jeżeli sąd w tym wypadku albo nawet prokuratura nie posadzi ich albo nie da wyroku skazujących, to nie będzie to blamaż. To będzie koniec tego, co 15 października mieliśmy na ustach, rozliczyć złodziei. Rozliczyć przestępców. Jeżeli tym razem doprowadzimy do tego, co było z Romanowskim, to jesteśmy niestety nieudacznikami. Wczoraj na moim live'ie padło takie stwierdzenie, że czytam tylko komentarze tych, co wspierają finansowo mój kanał. I tak, to jest w dużej części prawda. Te komentarze wszystkie czytam. I nie dlatego, że wy wspieracie ten kanał, tylko dlatego, że tych komentarzy są tysiące, setki dziennie. Jeżeli miałbym wszystkie czytać, to nie miałbym czasu na tworzenie materiału, więc wybrałem trzy źródła informacji, które do mnie dopływają i te źródła zawsze czytam. Po pierwsze są to komentarze osób wspierających mój kanał, więc jeżeli chcecie wspierać i mieć pewność, że wasz komentarz przeczytam i odpowiem na wasze pytanie, to tutaj macie link do wspierania mojego kanału. Jest was już prawie 50 i na wasze komentarze odpowiadam. Ale są też dwa miejsca, gdzie nie trzeba wspierać kanału i można za darmo oczekiwać ode mnie odpowiedzi. Po pierwsze jest to mój e-mail, do którego link znajdziecie w opisie, a także mój Instagram, o którym już wcześniej wam mówiłem i w wiadomościach bezpośrednio kierowanych do mnie, a także link do Instagrama znajdziecie też w opisie tego filmu. Zawsze odpowiadam, więc Instagram, e-mail i komentarze lub pytania osób wspierających ten kanał. A teraz przejdziemy do narodowego, czyli niczyjego. Bo jeżeli coś jest narodowe, to PiS doprowadziło pojęcie, pojęcie, które komuna tak naprawdę zrobiła dobra wspólnego, doprowadziła do progu absurdu. Wszystko, co było narodowe, państwowe, wszystko, co było funduszem albo wielkim dziełem pisowskiej braci, zawsze było też wielkim miejscem, w którym można było dymać podatników. Mówię uczciwie dymać, bo czego byśmy się nie dotknęli? Czy to jest Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz Leśny, NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań, czy weźmiemy, nie wiem, Centralny Port Komunikacyjny, Muzeum Narodowe, Operę Narodową, Narodowy Fundusz taki sraki, to wszędzie pisowcy wyciągali hajs. Na lewe umowy, na lewe duszyczki, na własną kampanię, na to, na tamto, na sramto. Ale po 4 latach rządów PiSu, czwarta władza, czyli media, nauczyły się, że jak coś się nazywa narodowe, to na setę będzie tam wałek. I zaczęły bardzo bacznie patrzeć na ręce wszystkiego, co narodowe albo jest wielkim dziełem. Natomiast PiS po 4 latach, zamiast dawać wskazówki, gdzie dziennikarze mają wałków szukać, postanowił próbować oszukać dziennikarzy i zamiast nazywać coś narodowe, nazwali coś na przykład siecią badawczą Łukasiewicza. Wygląda to jak jakaś prywatna fundacja albo prywatna sieć badawcza. To tak jak ja bym nazwał sieć badawcza Sebastiana albo Owczarskiego. No, nie wygląda to ani na narodowe, ani na pisowskie. Ale zaskoczę was, było to i narodowe, i pisowskie, bo w sieci badawczej Łukasiewicza dochodziło do wałków jak wszędzie indziej. Pojawiały się duszyczki. W sieci badawczej było tam około 90 osób. Zgadnijcie, ilu może być na 90 pracowników kierowników? No nie, nie 5. 30. Były działy w tej sieci, w której byli tylko kierownik i jego dwóch zastępców na przykład. Nawet sekretarki nie mieli. Nie mieli nawet kierowcy widoki. Ale wiecie, dlaczego nie mieli ani sekretarki, ani kierowcy? Bo nigdy się w pracy nie pojawiali, ale 100 000 rocznie brali.
centrum, które sobie pisowcy uzurpowali, nie tylko miało rozdmuchaną kadrę kierowniczą, ale miało też na przykład czteroosobowy zarząd, z którego część się w robocie nigdy nie pojawiła. Mieli co więcej wielkie sukcesy, bo ogłaszali, że dzięki współpracy ich instytutu z prywatnym przedsiębiorcą, z prywatnymi przedsiębiorcami mają 200 milionów przychodu, co się okazało bzdurą na resorach, bo mieli tylko 20 milionów przychodów, więc tak samo rozdmuchana kadra kierownicza, jak rozdmuchane przychody nie miały nic wspólnego ani z badaniami, ani z zarządzaniem nauką. Jak zapewniali politycy Zjednoczonej Prawicy z Morawieckim na czele, ten instytut miał być milowym krokiem w doprowadzaniu nauki do biznesu, a także mariażu biznesu, małego biznesu z wielką nauką. Jak mówił sam Mateusz Morawiecki w momencie, kiedy był ten instytut tworzony, nauką i pracą ludzie się bogacą. Te słowa nie są co prawda słowami Mateusza Morawieckiego, ale wypowiedziane przez niego powodują, że Morawiecki miał trochę rację. Kiedy mówił o tym, że pracą ludzie się bogacą, to ja widzę nikogo innego jak Misiewicza, jak Obajtka, jak pana Czy z Collegium Humanum, którzy dzięki pracy i trochę nauce naprawdę się wzbogacili, ale tak naprawdę wydymali Polaków i się wzbogacili. Tak naprawdę nic naukowego nie zrobili, a mimo wszystko się wzbogacili. I gdyby tego wszystkiego było mało, że były martwe dusze, że był przerost formy nad masą, że było oszukiwanie w sprawozdaniach finansowych, to wyobraźcie sobie, że kadra kierownicza, a było ich trochę tych kierowników, zmieniła pod koniec zeszłego roku swoje kontrakty. I dzięki zmianie tych kontraktów mieli 6-miesięczny okres wypowiedzenia i uwaga, odprawy po tym 6-miesięcznym okresie wypowiedzenia, więc chłopaki tak naprawdę zagwarantowali sobie roczne wynagrodzenie, które tenże instytut miało kosztować ponad 8 milionów złotych. Złodzieje, oszuści, malwersanci. Witamy w PiS-ie. Na szczęście was już nie ma, a my nadal walczymy, żeby udowodnić wasze wszystkie chamstwa, złodziejstwa i oszustwa. Ja wam już dzisiaj dziękuję i widzimy się jutro. Na razie, cześć wam, pa!